Te wybory też są o to, jakie jest miejsce Polski w Europie, jakie będzie miejsce Polski w Europie. Czy takie, jak było jeszcze kilka lat temu, wśród tych państw, które decydują, co będzie i co się dzieje. Takim wyrazem tego było powołanie Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Takie rzeczy się nie biorą z niczego. To była oczywiście kwestia uznania pozycji Polski i tego, co Polska i reprezentujący ją premier Donald Tusk wnosili do debaty europejskiej. I dla nas to nie jest wyłącznie kwestia taka abstrakcyjna. Europa to dla nas bezpieczeństwo. Jesteśmy w miejscu tutaj, często się słyszy, gdzie się zaczyna Unia Europejska, bo tu w tym województwie zaczyna się i to doświadczenie granicy jest bardzo bliskie. Więc na pewno nasza obecność i siła tej obecności w Unii Europejskiej przesądza o naszym bezpieczeństwie. To jest kwestia oczywiście pieniędzy europejskich. Gołym okiem w całej Polsce widać, ile tych pieniędzy zapracowało dobrze na to, że żyje nam się lepiej. To jest kwestia takich programów, będzie o tym pewnie mówił poseł Robert Tyszkiewicz, jak Polska Wschodnia, które nasz rząd specjalnie dla 5 województw wprowadził. I to też jest kwestia wartości europejskich, tolerancji, szczególnie w tej części Polski, w tej części województwa, to trzeba bardzo mocno podkreślać, że to jest wielkie dziedzictwo, wielka odpowiedzialność i też mocne skłonienie wszystkich polityków, wszystkich osób, które się działalnością publiczną parają do tego, żeby o tym zawsze pamiętać, że trudna historia ostatnich setek lat nie może wrócić, że codziennie trzeba budować takie postawy, które dla odmienności narodowej, etnicznej, kulturowej, religijnej, jakiejkolwiek innej przynoszą szacunek, a nie atak, nie agresję. To też jest element takiego DNA, takiej tożsamości Koalicji Obywatelskiej. Zawsze było nam bardzo blisko do mniejszości narodowych, etnicznych. Bardzo wiele zrobiliśmy też wspólnie z Robertem, gdy ja byłem wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji, za te tematy odpowiadałem. Myślę, że jeśli państwo by zapytali tych, którzy reprezentują różne mniejszości w Polsce, w województwie podlaskim, najbogatszym w tej mniejszości, mniejszość litewską, białoruską, ukraińską, to potwierdzą, ile wtedy udało się dobrego zrobić, że zaczęła działać Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, ruszyła sprawa tablic dwujęzycznych i całe mnóstwo działań, które pokazywały, że rząd może być otwarty i rząd zawsze powinien być po stronie tych słabszych, tych, których jest mniej. Bo ci więksi, to taka jest logika dziejów, zawsze potrafią sobie poradzić. Więc idziemy do tych wyborów z ogromną determinacją. Każdy z nas tutaj kandydatów i setek tysięcy współpracujących z nami ludźmi ma ogromną determinację. To nie jest tylko kwestia czyjejś kariery politycznej, czy jakichś następnych lat w tej czy innej roli, ale ogromnej odpowiedzialności za Polskę, za jej przyszłość. Dlatego mamy siłę do tego, żeby właśnie jeszcze w te ostatnie dni jeździć i walczyć. Jeździ Małgorzata Kidawa-Błońska, nasza kandydatka na premiera. Też myślę, taka postać, która uosabia te cechy, na których nam zależy. Dialog, współpraca. Chcielibyśmy bardzo, żeby nasze zwycięstwo w wyborach było takim znakiem, że nie muszą Polacy tak się kłócić i że nie musi być takiego poziomu emocji. Jeździ Grzegorz Schetyna po Polsce, jest też dzisiaj w kolejnych miastach i tak samo robią setki naszych kandydatów, którzy przekonują Polaków. Bo nie jest tak, że te wybory są jakoś już przesądzone, bo nawet jeżeli patrzeć na badania sondażowe, wynika z nich, że
bardzo wiele osób się jeszcze waha, że nie podjęło decyzji. Ani czy pójść w ogóle do wyborów, ani na kogo głosować. Frekwencja w tych badaniach sondażowych jest rekordowo wysoka. Nigdy takiej w historii nie było. Jeśli by to się potwierdziło, też to zasadniczo wpłynie na wynik wyboru. W związku z tym walczymy do samego końca. Ważny jest każdy głos. Ani nawet sam PiS, jego liderzy nie są pewni tego, jakie te wyniki będą mimo sondaży. Widzicie, co robią, że co chwilę jakieś, właściwie już każdego dnia jakieś nowe piątki, fantastyczne pomysły, zapowiedzi, a tymczasem wszyscy gołym okiem widzą, że ten bilans w obszarach, które najbardziej dotyczą ludzi, jest bilansem fatalnym. Dobrze, że zdrowie stało się tematem tej kampanii. Bardzo o to zabiegaliśmy, bo słyszeliśmy to wielokrotnie od ludzi, jeżdżąc 4 lata, rozmawiając, będąc blisko ich problemów. W ciągu ostatnich 4 lat sytuacja w ochronie zdrowia się pogorszyła. I to nie jest jakieś subiektywne wrażenie, ani opozycyjna krytyka, tylko są twarde dane, ile trwają kolejki do lekarzy specjalistów, jak wygląda sytuacja na SOR-ach, ile zamknięto oddziałów szpitalnych, ile było lekarzy, pielęgniarek. To jest wszystko coś, co można wymierzyć. PiS miał jakiś program w 2015 roku dla służby zdrowia, w ogóle go nie realizował i pozwolił na radykalne pogorszenie. Jaką wiarygodność mają teraz zapowiedzi PiS-u, że coś się wydarzy w służbie zdrowia, skoro przez 4 lata tylko się pogorszyło? Jak prezes Kaczyński dzisiaj na jednej z konwencji może mówić: naszym znakiem jest wiarygodność, bo jako pierwsi dotrzymaliśmy obietnic. No wystarczy, żeby prezes się rozejrzał wokół. Oczywiście, nie wiem, czy Państwo notowali taką sytuację, którą gazety zauważyły, jak prezes sam chorował i dyrektor szpitala mu przywiózł kulę do domu w ogóle. No to on po prostu nie wie, jak wygląda sytuacja i stąd mówi takie rzeczy, które się kompletnie rozmieniają z doświadczeniem Polaków. O szkole aż szkoda mówić, aż przykro mówić, co się wydarzyło, jak fatalnie wpłynęła na dzieci, rodziców, nauczycieli ta reforma, w ogóle takie słowo się przyjęło, już w ogóle deforma. I to też jest fatalny bilans tego, co zrobił PiS. No i też na koniec tego bilansu, jeśli Państwo potem będą nas pytać, będziemy pewnie chętnie na pytania odpowiadać i pogłębiać te wątki, no to tematy infrastruktury, głównie budowy dróg. To już kompletnie PiS poległ. Przez 2 lata nie budowano prawie nic, bo z jakichś powodów nawet nie kończono tego, co zostało zaczęte za naszych czasów, albo co zostało dobrze przygotowane. Więc to porównanie, ile dróg ekspresowych, autostrad, dróg krajowych, obwodnic zbudowano za naszych czasów, a ile za czasów PiS-u, jest miażdżące dla nich. Po prostu z powodu nieudolności, niekompetencji, odsunięcia fachowców, którzy wcale nie byli partyjni, po prostu pracowali się z nami na budowie dróg. To się kompletnie załamało. No i wasze województwo tego bardzo boleśnie doświadcza. Dzisiaj mieliśmy okazję, znaczy ja najbardziej, bo koleżanki, koledzy jeżdżą tutaj na co dzień, przekonać się, jak bardzo tu się nic nie zmieniło przez ostatnie lata, a obietnice były fantastyczne dotyczące różnych dróg. Ta władza też jest ogromnie arogancka. Rozmawialiśmy dużo z Robertem w drodze na temat tego postępowania wokół wytyczania tras kolejowych kompletnie ponad głowami ludzi, kompletnie bez konsultacji, nie bacząc na różne uwarunkowania, na to, że są to dla ludzi takie miejsca związane z wielopokoleniowym ich tutaj funkcjonowaniem. I muszę powiedzieć, to jest fatalne, okropne, ale to nie jest pierwsza sytuacja w Polsce. Podobnie działają w wielu innych miejscach, kompletnie się nie licząc z ludźmi, nie konsultując z nimi różnych planów. Tak jak się nie konsultowało przez te lata różnych projektów ustaw, wrzucanych w ostatniej chwili, potem poprawianych po kilkanaście razy, więc
To jest władza, która uważa, że wie lepiej, która uważa, że ma monopol na mądrość, a każdego, kto jest słabszy, albo kto nie głosuje na nią z góry, uważa za gorszego. Więc sądzę, że to nawet dla tych ludzi, którzy dostrzegają jakieś zalety w tej obecnej władzy, to powinien być bardzo mocny znak ostrzegawczy, bo jutro z jakichś powodów oni mogą być celem takiego działania, że przez środek ich domu pójdzie droga, trasa kolejowa, albo coś komuś się nie spodoba i popadną w jakieś kłopoty, powieszą plakat opozycji, to w ich firmie zaraz się pojawi kontrola skarbowa. No, kto chce w takim państwie żyć? To jest droga ku równi pochylonej. I na koniec, jeśli pozwolicie Państwo, ponieważ spotkanie ma charakter wyborczy, chciałbym kilka słów powiedzieć o kandydatach, kandydatkach i kandydatach, którzy tutaj są razem ze mną i też dla których przyjechałem tutaj, żeby ich mocno wesprzeć. Zresztą Bożena, skoro przewodniczący zaczął też od kobiety posłanki. Bardzo blisko współpracujemy w Komisji Obrony Narodowej, to jeszcze w poprzedniej kadencji, a teraz już właśnie jako posłowie, więc całe mnóstwo różnych spraw i tematów, nie chcę tego jakoś specjalnie rozwijać, ale szczególnie mocno wspierałem Bożenę w tej pracy na rzecz pokazania tych patologii, które mają miejsce w policji i w służbach mundurowych. Otóż jakimś fatalnym zrządzeniem losu pochodzi stąd wiceminister Jarosław Zieliński, któremu podporządkowano policję i służby mundurowe, a który no, przez te 4 lata dokonał prawdziwej ruiny. Począwszy od pierwszych tygodni, gdy wyrzucono wszystkich komendantów wojewódzkich, komendantów powiatowych. Absurdalnie, bo to przecież nie byli żadni polityczni kandydaci, ani żadni polityczni ludzie, po prostu bolało to bardzo, gdy widziałem 40-parolatków policjantów, świetnie wykształconych, komendantów powiatowych, którzy zostali wyrzuceni na bruk i się jeszcze chwalił nominat wiceministra Zielińskiego, że w ciągu 2 miesięcy wszystkich wyrzucili, że jakby to była jakaś zaleta. Ale potem już było tylko gorzej, bo doszły jakieś kompromitujące zdarzenia, pokazujące, jak deptana jest godność policjantów. Kazano wycinać konfeti, żeby do konfeti sypać. I w bardzo wielu miejscach, gdzie pojawiał się ten wiceminister, domagał się asysty policji, policjanci czekali na dworcu, policjanci siedzieli w radiowozie przed jego domem. W tym wszystkim kłamstwo i absurd. Przypomnę tutaj jedną rzecz, gdy zapytałem go, dlaczego musi radiowóz swojego domu stać w Suwałkach, to odpowiedział, dlatego, że niedaleko w wywiadzie. Niedaleko znaleziono odciętą głowę i czuje się zagrożony. Gdy sprawdzili do dziennikarzy, okazało się, że ostatnią odciętą głowę znaleziono 20 lat temu, 227 km od domu wiceministra Zielińskiego. Czyli po prostu skłamał. Można by się z tego śmiać, ale Bożena Kamińska odkryła, bo do niej się zwrócili funkcjonariusze, co się tak naprawdę dzieje w policji. Nepotyzm, krzywdzenie ludzi, krzywdzenie uczciwych policjantów. I oni się do niej zgłaszali. Powstał taki raport Bożeny Kamińskiej, przedstawialiśmy go w Sejmie, różne konferencje prasowe z tymi policjantami. Więc chcę podkreślić, że posłanka Bożena Kamińska wykonała ogromną pracę, bo konferencja prasowa czy wystąpienie to jest jakiś taki finał, ale trzeba wysłuchać mnóstwa ludzi. Ja w jakiejś tam części małej uczestniczyłem w rozmowach z nimi i odebrać tę ogromną krzywdę, którą doświadczyli. Zaufali państwu, ufali, że kompetencje, praca, uczciwość przynoszą rezultaty, a są teraz w gruncie rzeczy wszyscy poza policją. Robert Tyszkiewicz, przyjaźnił mi się od bardzo wielu lat, wspominałem o współpracy w różnych sprawach, od rozpudy po sprawy mniejszości narodowych, etnicznych, sprawy wyznaniowe, zawsze tutaj
mogłem na niego liczyć w różnych sprawach, ale też i w roli ministra obrony pracowaliśmy nad tym, żeby województwo podlaskie było województwem, w którym jest coraz więcej wojska i to jeszcze zanim przyszedł rok 2014, czyli kryzys na wschodzie, gdzie takie decyzje rząd podjął, żeby wzmacniać ścianę wschodnią, to właśnie kwestie jednostki w Białymstoku, istnienia pułku rozpoznawczego, decyzje o tym, żeby tam tworzyć brygadę, współpracy z Bożeną, kwestia wojska w Suwałkach, także tutaj ta współpraca była bardzo, bardzo intensywna i chcę powiedzieć, że Robert jest osobą o ogromnej kulturze osobistej, ogromnej wiedzy, potrafiącą znakomicie się poruszać mimo właśnie tej swojej uczciwości w tej polskiej ochronnej tej polityce. Bardzo go cenię, bardzo wiele się od niego nauczyłem też przez 3-4 lata nowym posłem. I Leszek to chodząca ikona augustowa. Jeśli ktoś w Warszawie pomyśli Augustu, to raczej nie nuci augustowskich nocy najpierw, tylko pomyśli sobie o Leszku Cieśniku, bo rzeczywiście on załatwił dla tego miasta, dla tego regionu tyle, że tak naprawdę powinien mieć tam już pomnik, a on nie dość, że się nie wybiera na pomnik, to jeszcze ma pełno nowych pomysłów. Też ważnych tutaj dla całego województwa. Myślę o projektach dotyczących kanału augustowskiego, infrastruktury, tego, że przyszłością jest turystyka i przyciąganie turystów. Bardzo sobie tego bym życzył i bardzo w to wierzę, za to trzymam kciuki, powiedziałem to już nawet w Suwałkach, żeby ta trójka, która tu koło mnie siedzi, koniecznie znalazła się w Sejmie, bo to są świetni, najlepsi reprezentanci, jakich tylko można sobie wyobrazić. Proszę Państwa o to, żeby mając tak ogromny wybór tutaj, bo to są trzy bardzo różne osoby ze świetnymi życiorysami, pracowite, żeby na kogoś z nich zagłosować i namawiać, aż do północy, za minutę północy może, z piątku na sobotę. Dziękuję bardzo.